Dzień dobry. Tu Bobiko, jedziemy na wycieczkę. Samochodem, ale rowerem w bagażniku. Pandemia i trochę trzeba ograniczyć w korzystanie publicznych transportów. Dlatego to tym moim samochodem towarzyszę długich podróży. Jedziemy gdzieś poza Gniezno, maksymalnie 100 km. I podnajemy nowe terytoria sosowe, MTB, w zależności od tego, jakim rowerem bym chciał jechać i pośmigać po tamtejszych rewirach. I tak właśnie z Kórnika będę wybierał trasę Mocina, Śrem i do Kórnika z powrotem przed Zaniemyśl. A, między Mociną a Śremem to pewnie będzie ten szef. Hembin? Może? Nie wiem, zobaczymy, jak to wyjdzie. No, zobaczymy, jak w praktyce będzie. No i właśnie dojechaliśmy do Kórnika po niecałych 30 minutach. W międzyczasie padało, a teraz się ładnie wypogodziło. Miejmy nadzieję, że to już dostanie do końca. Dobra, to wypakowuję rower i lecimy dalej na małą wycieczkę. No prawie 100-kilometrową wycieczkę. Tak, pada. Niestety pada. W zasadzie jeszcze nie było mowy o deszczu. Na radarze opadów snuje długi pad opadów przelotnych od granicy poprzez Poznań. Całkiem mam nadzieję, że kończy się to na paru kropelkach, ale nie. Skoro tu już przyjechałem, to twierdzam, że chociaż minimum 50 km powinienem zrobić. Na razie to jedziemy do Rogalina. Zastanawiam się, czy wracać do samochodu i jechać dalej. To jest pytanie. Wygląda na to, dopady deszczu przeszły. Na modze jednak, a i tak kontynuuję trasę dalej. Ominąłem Mocinę bez większych zdarzeń, historii, a teraz lecimy na Szczępin. A z Szczępinia najprawdopodobniej odbijamy na Śrem, a ze Śremu Zaniemyśl i powrotem w Kórnik. O! Fajnie, słoneczko się robi, na wschodzie pada, na zachodzie się przejaśnia. No, to co tak dzisiaj źle nie będzie. To nie zmienia faktu, że rower mam upierdzielony i przed włożeniem go do samochodu muszę go ładnie odpiastrzyć. Szczotkę w samochodzie mam. Brzydka pogoda już za nami. Teraz tylko jechać wiatrem, a to od nas jedno, trzeba zmienić kurtkę deszczową na wiatrówkę. Nie wróciłem do Kórnika, nie wsiadłem w samochód, załamany. No, zrobiłem jeden podtój, drugim rękawę i teraz zastanawiam się, czy to nie, znowu nie przebrać się, nie ściągnąć nogawek i od ochroniacy nad tą pogodą, to nigdy nie wiadomo, jak się ubrać. Dlatego wszystko może mojej potrętnej sakwie. Wszystko. Cały praktycznie przydatny arsenał do ubrania. Czy 2-3 godziny temu była ulewa, a też jak teraz mamy piękną lampę.
mimo że jest, no nie jest za ciepło i wieje wiatr, sękliwie wieje w plecy. Jest fajnie, naprawdę wyjazd, nowe miejsca, niedzielne poranki, to był kształt w dziesiątkę. Na razie! Kiedyś, jak się przyjeżdżało na dzieciaka z całą rodzinką, tutaj się kąpać. Te najetesacy ma za sobą to jezioro. W ogóle ta miejscówka, gdzie byliśmy, no, zmieniła się nie do poznania. No. Muszę naprawdę, lekko rozczarowany jestem. Ale biorąc pod uwagę to, jak się zmienia klimat, jak znikają jeziora w Wielkopolsce, zwłaszcza na pojezdzeniu konińskim, i nie szczególnie mnie to dziwi, ale rozczarowuje, niestety. I tak dojechaliśmy już do powrotem do mieszkania, do Gniezna. Na podsumowanie tracę. Pozwolę tu posiłkować się trawą. I w tej chwili tak. Tak jak mi się udało tutaj podsumować, to generalnie zrobiliśmy ponad 100 km. No, 100,5 km. Różnice przewyższeń 220 metrów. Sad jazdy 3 godziny i 43 minuty. Średnia prędkość 27 km na godzinę. To jadąc nad szosówką nie jest jakimś tam mega rewelacyjnym wynikiem, ale chodziło właśnie o to, żeby tą niedzielę spędzić stricte rekreacyjny. I wycieczka była bardzo fajna. Na szczęście nie było jakich przypałów, nie było też, kierowcy zachowywali się o dziwo lepiej niż w minionych dniach. No i co? Pomimo pesymizmu, jaki dominował rano, twierdzam, że jednak te niedzielne wycieczki gdzieś powiedzmy do 60-80 km samochodem, a potem rowerem czy to MTB czy szosówką po okolicy, danej okolicy, mają chyba sens. Zobaczymy, jak to później w praktyce wyjdzie. Tymczasem dziękuję za oglądanie. Do następnego.